Zaczynamy Top 5 SK Info. Na początek spektakularna akcja szczecińskich kierowców, którzy ułożyli serce z własnych samochodów. Operacje na sercu wymagają ogromnej precyzji. Nie inaczej było i tym razem. Auta musiały stanąć tak, aby nikogo nie zarysować, ale żeby ostatecznie przekaz był dla każdego jasny. Serce dla owsiaka od nas ze Szczecina. Operacja się udała. Kilkadziesiąt samochodów, czyli kilka tysięcy koni mechanicznych, stworzyło razem jedno wielkie serce. Wszystko w końcu się ułoży. To prawdopodobnie motto jednego z mieszkańców Lublina, który ostatnio przez kilka miesięcy składał szafę. Ale chyba było warto. Bo to nie jest zwykła szafa. W środku prawdziwa bajka. Dokładnie świat opowieści z Narni. Tak się składa, że taka złożona szafa trafiła już do szefów firmy, która produkuje klocki Lego. Na platformie Lego Ideas po zebraniu 10 tysięcy głosów Lego rozpatrzy, czy ten projekt nadaje się do produkcji, czy nie. Polski projekt na sklepowych półkach całego świata, no takiego scenariusza nie należy wkładać między bajki. Wiecie, jak zrobić podwodny wulkan? Albo gaśnicę pianową? Właśnie, a dzieciaki z Nowego Sącza, tak? Wystarczyło, że poszły do biblioteki. Młodzi naukowcy bili pianę nie bez przyczyny. W tych warsztatach chodziło o to, żeby przez zabawę mogli się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dużo się można nauczyć. I bardzo dużo śmiechu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po takich zajęciach w przyszłości ta grupa młodych naukowców może nieźle zamieszać. W świecie nauki oczywiście. A na miejscu drugim Top 5 SK Info historia rodem z Szybkich i Wściekłych, Gorzów Wielkopolski. I kierowca, który przekracza prędkość, ale zamiast mandatu dostaje policyjną eskortę. Kierowca pędził po ulicach Gorzowa, bo wiózł małe dziecko do szpitala. Chłopczyk płakał, bo bardzo bolał go brzuch. Policjanci najpierw zatrzymali domniemanego pirata drogowego, ale później nie zastanawiali się długo. Informacyjnie zatrzymaliśmy do kontroli pojazd, który za szybko się poruszał. Pan jedzie z małym dzieckiem, dziecko krzyczy. Podejrzenie ataku wyrostka, udzielamy pilotażu, włączamy sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Chłopczyk ekspresowo trafił pod opiekę lekarzy. Kierowca mandatu nie dostał. Za to tym policjantom się należy medal za taką reakcję. A naszym numerem jeden jest mamut w metrze, czyli nowy pomysł, no coś z prehistorii. Szczątki tego ssaka mogły przeleżeć w tym miejscu nawet 120 tysięcy lat i być może zostaną tutaj na dłużej. Po cichu mówi się o tym, że kości mamuta zamiast do muzeum powinny trafić do gabloty właśnie przy budowanej stacji metra Płocka, no bo tutaj zostały znalezione. Jeżeli tak się stanie, no to znów trafią pod ziemię, ale tym razem przynajmniej będą na widoku. No i to tyle w tym odcinku Top 5 SK Info. Kolejny już za tydzień o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.